Cześć, bardzo, bardzo mi miło. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z pakietem 500+, Matematyka 500+. To jest pakiet, który ma pomóc Ci przygotować się do matury rozszerzonej z matematyki. Mam taką nadzieję, będę się o to starać, ale Ty też musisz się starać. Na dzisiaj coś specjalnego. Otóż geometria czworokąta. Geometria dla części młodzieży nie brzmi bardzo sympatycznie. Planimetria, geometria, szczególnie właśnie czworokątów, jest trudnym zjawiskiem. Dużo twierdzeń występuje, one mieszają się, kiedy stosować takie, kiedy stosować takie. Ja przygotowałam na to spotkanie 5 zadań. Ktoś powie, no 5 zadań, no to nie tak dużo tych zadań. Ja z 5 zadań nie nauczę się geometrii. Wiadomo, ja chcę na tej lekcji z Tobą powtórzyć najważniejsze rzeczy, prawda? To nie jest tak, że za pomocą 5 zadań nauczę Cię wszystkiego i teraz już siadasz i każde zadanie zrobisz z geometrii. Ale na pewno chcę, żeby te 5 zadań, które wybrałam, pomogły Ci w lepszym zrozumieniu geometrii i w tym, żebyś może mniej się jej bał. Żebyś nie myślał, że o, zadanie z geometrii nie, to ja tego na pewno na maturze nie zrobię. Geometria zawsze jest na maturze, planimetria, geometria płaska zawsze jest na maturze rozszerzonej z matematyki. I owszem, dobrą taktyką jest zadanie z geometrii robić na sam koniec na maturze, jak już Ci czasu wystarczy, owszem, ale na pewno warto też porozwiązywać zadania, żeby móc mieć taką większą biegłość w rozwiązywaniu zadań, żeby móc się troszkę chociaż czuć pewniej. Zapraszam Cię do rozwiązywania razem ze mną, do posłuchania, co ja mam Ci na temat powiedzieć. Geometrii czworokąta. Być może te zadania sprawią, że nabierzesz większej ochoty do tej nauki. Chcę Cię zainspirować, chcę wzbudzić w Tobie takie zainteresowanie, żebyś sam nie bał się i chętnie zaglądał do mnie. Zapraszam gorąco. Zadanie numer 1. Długości boków czworokąta ABCD są równe. Pierwszy bok ma długość 2, drugi 3, kolejny 4 i ostatni 5. Na tym czworokącie opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej AC tego czworokąta. Zwracam uwagę na to, że rysunek wykonany bardzo estetycznie, rysunek wykonany precyzyjnie, ma wielkie znaczenie w rozwiązywaniu zadania. Ja przygotowałam gotowy rysunek. Proponuję Tobie, robiąc rysunek, najpierw zrób rysunek okręgu, a później postaraj się w nim wpisać czworokąt, tak żeby te boki były no coraz większe, 2, 3, 4, 5, nieco do centymetrów, prawda? Ale żeby mniej więcej to zgadzało się, te dane nasze, które przeniosę na rysunek, zgadzały się z treścią. Mamy policzyć długość przekątnej AC, czyli ja tą przekątną nazwę może literką D, czyli moje AC równe D równa się pytajnik. To mam znaleźć. No to popatrzmy tak, zaznaczmy dane na rysunku. To jest 2, to jest 3, to jest 4 CD i DA 5. Mamy wyznaczyć właśnie długość przekątnej. I teraz tak, powinno Ci się przypomnieć, że było takie stwierdzenie, które mówiło o tym, kiedy na czworokącie, w tym wypadku mam ABCD, można opisać okrąg. Było takie twierdzenie, które mówiło nam, że z odpowiedniego twierdzenia będziemy wnioskować, a tak tutaj zapiszę, to jest nazywa się twierdzenie o opisywalności okręgu na czworokącie, ale zbyt dużo do pisania, więc ja po prostu napiszę w skrócie stwierdzenia. To twierdzenie jest w tablicach matematycznych, jakby Ci się zapomniało. Wynika, że odpowiednie kąty, które leżą na przemian, przeciwległe kąty w naszym czworokącie będą w sumie miały 180 stopni. Czyli z tego twierdzenia wynika, że kąt ABC, czyli ten kąt ABC, zaznaczę go łukiem, dodać kąt ten, czyli ADC równa się 180 stopni. To jest kluczowe w zadaniu, żeby zacząć od odpowiedniego twierdzenia. Czyli gdybym ja przykładowo zaznaczyła sobie ten kąt jako alfa, bo wydaje mi się, że on tutaj jest taki ostrzejszy, prawda? Gdybym ten zaznaczyła alfa, czyli popatrz, to wtedy mój kąt ABC dodać alfa równa się 180 stopni, czyli mój kąt ABC, ten tutaj, będzie miał 180 stopni minus alfa. Nawet nie trzeba tak strasznie rozpisywać. Ważne, żeby tutaj widzieć, że jest 180 stopni minus alfa. Takie malutkie napiszę. Co mi to teraz daje? Daje mi to teraz to, że będę chciała dla tego trójkąta, jak i dla tego trójkąta tutaj,
małego zastosować twierdzenia kosinusów. I teraz dlaczego wybrałam twierdzenia kosinusów? Dlatego, że jak pamiętasz twierdzenia kosinusów możesz stosować dla dowolnego trójkąta. A i tak rozwiązywanie zadań czworokątów najczęściej sprowadza się do umiejętności oszukania odpowiednich trójkątów. Więc biorę pod uwagę taki trójkąt i widzę, że jest informacja jakaś o tych kątach, prawda, dwóch, czyli jest mowa o jednym kącie. Raczej wtedy, jak jest informacja o jednym kącie, mamy jakieś boki, to od razu nam się powinno nasunąć twierdzenie kosinusów. Dlatego je zastosujemy, czyli napiszemy sobie teraz twierdzenia kosinusów. No tutaj możemy już napisać stwierdzenia kosinusów dla trójkąta. I najpierw trójkąta IABC weźmiemy i trójkąta ADC. Dwukropek albo wynika. Rozpiszmy te twierdzenia kosinusów. Jak nie pamiętasz, ja Ci wzór tutaj napiszę. Był taki A kwadrat to się równa. B kwadrat plus C kwadrat minus 2BC razy kosinus jakiegoś alfa, gdzie to alfa leży naprzeciwko boku, który ma długość A. Czyli u nas, jeżeli najpierw to, ten czerwony trójkąt weźmiemy pod uwagę, to naprzeciwko alfa jest D. Czyli będę rozpisywała D kwadrat, to się równa 5 kwadrat plus 4 kwadrat minus 2 razy 5 razy 4, 2 razy 5 razy 4 razy kosinus alfa. No kosinusa alfa ja nie wiem, no ale coś tam mogę już delikatnie zrobić. Czyli D kwadrat to się równa 25 dodać 16 minus 2 razy 5 to 10 razy 4 40 kosinusów alfa. No to jeszcze mogę zrobić, że D kwadrat to się równa i u mnie to będzie 41 minus 40 kosinusów alfa. Wyszło mi oczywiście D uzależnione od kosinusa alfa, ale równocześnie będę robiła twierdzenie kosinusów dla tego dolnego, malutkiego trójkąta. Czyli analogicznie naprzeciwko tego kąta leży D, czyli będzie znowu D kwadrat to się równa. I teraz mamy 2 do kwadratu dodać 3 do kwadratu odjąć. 2 razy 2 razy 3, czyli 2 razy ten bok razy ten bok, razy kosinus w nawiasie 180 stopni minus alfa. No i przekształcam dalej. D kwadrat to się równa 4, dodać 9 minus, tu będziemy mieć 2 razy 2 to 4 razy 3, 12. I uwaga, kosinus 180 stopni minus alfa. Kłaniają nam się wzory redukcyjne, czyli troszkę trygonometrii tutaj też jest. 180 stopni minus alfa to jest ćwiartka druga. Druga ćwiartka. Zatem, skoro to jest ćwiartka druga, to pamiętamy, że kosinus był w drugiej ćwiartce ujemny. Czyli stosując teraz wzór redukcyjny, muszę zmienić znak, czyli napiszę razy minus kosinus, bo jest ujemny, to dlatego daję minusa, kosinus i oczywiście samego alfa. Bo we wzorze redukcyjnym to mi się kasuje, czyli zostaje mi kosinus alfa. Na kofunkcję nie przechodzę, bo mam wybraną wersję 180, ale ze względu na to, że jest druga ćwiartka, mam tego tutaj minusa. Co mi to teraz dalej daje? Daje mi to, że 4 plus 9 mogę wykonać 13, a tu mamy minus razy minus, czyli plus 12 kosinusów alfa. I teraz popatrz, ja mam wyznaczyć D, jestem już bardzo blisko, tylko co bym mogła zrobić? Mogłabym na przykład z tego albo z tego wyliczyć kosinus alfa. No to myślę, że może z tego pierwszego, czyli przeniesiemy, będziemy mieć 40 kosinusów alfa równa się 41 minus D kwadrat. Podzielę przez 40, dzięki czemu mam, że kosinus alfa mój to jest 41 minus D kwadrat podzielone przez 40. No nie jest to jakoś super piękne, ale co się przejmuje? No tak, wyszło, nie? I teraz to będę wrzucała tutaj w odpowiednie miejsce. Czyli piszę D kwadrat równa się 13, dodać 12 razy i tego kosinusa, poza tego kosinusa podstawię. 41 minus D kwadrat podzielone przez 40. No to skracamy, nie? Bo jest mnożenie. Tutaj skrócę przez 4 to jest 3, tu przez 4 to jest 10. Czyli zapiszmy sobie może, że D kwadrat to się równa 13 dodać. I tu będę mnożyła, czyli 3 razy 41 to mam 123 minus 3D kwadrat nad 10. No ułamka za bardzo nie chcę mieć, czyli obustronnie razy 10 pomnożę i mam 10D kwadrat równa się 13 razy 10 to 130, dodać 123 minus 3D kwadrat. Dobrze, no to teraz już niestety muszę przenieść wszystko na niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę, może tutaj dalej będę teraz pisać. Czyli mam tak, jak to przerzucę, to będę miała 13D do kwadratu, to się równa i to dodam, to będę miała 253
253. Podzielę to przez 13 i zapiszę, że d kwadrat to jest 253 nad 13. No i teraz pasowałoby nam to spierwiastkować, więc pierwiastkujemy. D to się równa pierwiastek osobno z licznika z 253 podzielone przez pierwiastek z 13. No niestety, jakby to się dało jakoś rozbić, ale tak się składa, że pierwiastek z 253 nie istnieje, prawda? W związku z tym możemy jedynie usunąć niewymierność, to znaczy fajnie by było po prostu usunąć niewymierność i na końcu napisać, tu będzie nad 13, a tu mamy pierwiastek i pomnożmy sobie 253 razy 13. To w takim wypadku wyjdzie nam 3289, czyli ostatecznie moje D to jest pierwiastek z 3289 i to podzielone przez 13. Zadanie drugie. W trapezie prostokątnym jedno z ramion ma długość 2 pierwiastki z 6 i jest nachylone do podstawy pod kątem 15 stopni. W trapez ten wpisano okrąg. Oblicz promień okręgu i pole trapezu. Ja oczywiście rysunek przygotowałam. Narysowałam najpierw okrąg, który jest wpisany, bo jest w treści w trapez ten wpisano okrąg, czyli jest okrąg wpisany w trapez, czyli najpierw okrąg, a później postarałam się tak narysować, żeby właśnie ten trapez mi wyszedł prostokątny przy użyciu oczywiście odpowiednich przyborów. I teraz wypiszmy. Jedno z ramion, mamy dwa ramiona, to i to, ale ono ma długość 2 pierwiastek z 6, to, które nachylone do podstawy pod kątem 15 stopni. Nie ma innej opcji. To musi być to nasze ramię, które ma długość 2 pierwiastki z 6. W trapez ten wpisano okrąg, jak widzimy na rysunku, prawda? Tutaj środek możemy sobie tego okręgu jeszcze zaznaczyć, żeby było pięknie. I mamy policzyć promień tego okręgu wpisanego, czyli małe r, oraz pole naszego trapezu. No i teraz zastanówmy się, od czego byśmy zaczęli. Myślę, że tutaj dobrą techniką byłoby poprowadzić wysokość. Bardzo często właśnie, widząc zadanie z trapezem, prowadzimy wysokość. Więc poprowadźmy wysokość tą. Druga wysokość oczywiście może być też poprowadzona jak najbardziej, ale nie ma takiej potrzeby, bo ta druga wysokość jest po prostu drugim ramieniem naszego trapezu. I wiemy, że jakbyśmy chcieli teraz poprowadzić promień naszego tutaj tego okręgu, popatrz, ja poprowadzę promień, to jak widzisz, ten nasz promień poprowadzony przeze mnie jest połową wysokości, bo jeden promień i drugi promień tworzą nam całą wysokość. Czyli w zasadzie mogę zapisać, że R to jest 1/2 H. Jak znajdziemy H, wtedy będziemy mogli powiedzieć, ile wynosi R. Zatem musimy to H znaleźć. No to tutaj jest kąt prosty, zaznaczmy sobie. I tu jest nasze H, które pasowałoby znaleźć z trójkąta, tutaj z trójkąta prostokątnego, tu mamy kąt 15 stopni. No to co spróbujemy? No, nie umiemy takiego trójkąta. Gdybyśmy znali własności trójkąta 90, 15, 75 stopni, byłoby super, ale niestety nie znamy. Musimy to zrobić przy użyciu trygonometrii. 15 stopni naprzeciwko H, przeciw prostokąta 2 pierwiastek z 6. No to myślę, że sinus 15 stopni byłby bardzo dobry. Sinus 15 stopni to jest stosunek H w tym trójkącie naszym, w tym trójkącie. Mogę tu podpisać E w trójkącie ECB. To jest stosunek H do 2 pierwiastka z 6. No i teraz problem jest taki, musimy sobie policzyć sinus 15 stopni. A żeby policzyć sinus 15 stopni, musimy użyć, mój drogi, trygonometrii. Więc ja tutaj na boku policzę sinus 15 stopni. To się równa sinus. I teraz 15 stopni ja mogę w różny sposób do tego podejść. Mogę do tego podejść w ten sposób, że ja skorzystam ze wzoru na sinus podwojonego kąta. Mam tu na myśli sinus 30 stopni, że to jest podwojony 15, ale myślę, że chyba wygodniej byłoby zrobić to 15 stopni jako na przykład 45 stopni minus 30 stopni. A był taki wzór, ja go też tutaj napiszę, jak nie pamiętasz, sinus alfa minus beta, to skorzystaj z tablic. To był wzór taki, sinus alfa cosinus beta, odjąć cosinus alfa sinus beta. I dzięki temu, że zastosujemy ten wzór, nam się tutaj fajnie sinus 15 stopni policzy. No to stosujemy. Sinus 45 stopni razy cosinus 30 stopni. Odjąć. Teraz będzie cosinus 45 stopni razy sinus 30 stopni.
No i to się równa. Sinus 45 stopni, pierwiastek z 2 na 2. Mam nadzieję, że pamiętasz, że nie, to jest tabelka. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2. Minus kosinus 45, pierwiastek z 2 na 2. Razy sinus 30 stopni, 1/2. Czyli to się równa. Pierwiastek z 6 nad 4 minus pierwiastki z 2 nad 4. I tyle nam wyszło. Możemy ewentualnie jeszcze zapisać jako pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2 i to wszystko nad 4. No, może troszkę będzie ładniej zapisane i to podstawimy pod sinusa 15 stopni. Czyli pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2 nad 4 równa się h nad 2 pierwiastki z 6. No to teraz pomnożymy na krzyż, czyli będę miała 4h. To się równa i to mnoży z tym. Czyli pierwiastek z 6 razy 2 pierwiastki z 6, to mam tak jakby 2 razy 6, czyli 12 minus. I teraz pierwiastek z 2 razy 2 pierwiastki z 6, to będę miała 2 pierwiastki z 12. Oczywiście to się jeszcze piękniej da, czyli ja przepiszę 4h, to się równa 12 minus. I teraz tu będę miała, z tego mi wyjdą 2 pierwiastki z 3, razy 2 to będą 4 pierwiastki z 3. Podzielę przez 4 i otrzymam, że h to jest 3 minus pierwiastek z 3. Wyszła mi taka wysokość. Skoro taka wysokość, to promień mogę od razu już zapisać. Czyli z tego mogę wywnioskować, że mój promień to jest 3 minus pierwiastek z 3 nad 2. Czyli już pierwszą część zadania mamy. Mieliśmy do policzenia promień, a promień jest połową tego okręgu, jest połową wysokości. Czyli po prostu 3 minus pierwiastek z 3 i to nad 2. Dobrze, teraz pole, druga część. Do pola jest potrzebna suma jeszcze podstaw. Czyli jeżeli ja całą tą podstawę standardowo nazywam A, jak to w trapezie bywa, a tą górną podstawę B, prawda, to odtąd dotąd jest B, a ten kawałeczek, który ja tutaj zaznaczę, to jest po prostu od A odjąć B. No i teraz, czy to nam coś pomoże? Ja tylko chciałam, żeby tu wszystko było jasne, zapisane, prawda? Tu zrzutowałam B, tu napisałam A minus B, to całe jest A. Teraz popatrzmy na to, bo jeszcze nie wykorzystywaliśmy twierdzenia. Zadanie numer 1 było twierdzenie o tym, jak na czworokącie opisujemy okrąg. A w tym zadaniu numer 2 będziemy wykorzystywać twierdzenie o wpisywalności okręgu w czworokąt. Czyli z odpowiedniego twierdzenia, już też nie będę pisała jakiego, dotyczącego wpisywalności okręgu w czworokąt, jak nie pamiętasz, znajdziesz w tablicach, wynika, że to twierdzenie mówi o tym, że żeby można było wpisać okrąg w czworokąt, to sumy przeciwległych boków są równe. Spróbujmy to zapisać. Czyli zatem A dodać B, czyli ten bok dodać ten bok, równa się H, w tym wypadku dodać C. A C potraktujemy, żeby na literkach było ładnie. No to popatrzmy. A nie mamy, B nie mamy, ale H mamy. To jest 3 minus pierwiastek z 3. A C, no C było podane w zadaniu, czyli plus 2 pierwiastki z 6. Co mi to dało? Dało mi to, że już wiele nie muszę myśleć. Mogę od razu napisać wzór na pole mojego trapezu, że to jest 1/2 A plus B razy H. Czyli piszemy pole trapezu, to się równa 1/2, pod A plus B podstawiam to, co mi wyszło, 3 minus pierwiastek z 3, dodać 2 pierwiastki z 6 i to wszystko razy moje H, które jest równe 3 minus pierwiastek z 3. No bo takie H mi wyszło. No muszę teraz to powymnażać każdy przez każdy, żeby jednak to nie zostawiać w takiej postaci, prawda? A to może będziemy tutaj pisać równa się. Czyli tak, 1/2 na razie zostawię, a teraz tu będę wymnażał 3 razy 3, 9. Teraz minus pierwiastki z 3 razy, czy to będzie minus 3 pierwiastki z 3. Teraz to z tym to będzie plus 6 pierwiastków z 6. Teraz będę wszystko z tym wymnażała, czyli będzie minus 3 pierwiastki z 3, dalej będzie minus i minus daje plus, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3 i będzie minus 2 pierwiastki z 6 razy 3 z 18. No i teraz przekształcając dalej, mamy 1/2, otwieramy nawias, wyrazy podobne 9 i 3, czyli 12. Następnie minus 3 pierwiastki z 3, minus 3 pierwiastki z 3 to jest minus 6 pierwiastków z 3, plus 6 pierwiastków z 6, ale jeszcze mi się nie podoba 2 pierwiastki z 18. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek z 18 możemy rozbić jako 3 pierwiastki z 2, czyli 3 razy 2 to będzie minus 6 pierwiastków z 2.
to się równa. No i już w ostatnim kroku, niestety każdy pierwiastek jest inny, ale chodzi jedną drugą, z tego policzymy. Czyli jedna druga z dwunastki to 6, minus jedna druga z trójki to 3 pierwiastki z 3, plus 3 pierwiastki z 6 i minus 3 pierwiastki z 2. I takie wyszło nam pole. Jednostek nie było, więc tutaj nie musimy się martwić, żeby zapisywać jednostki. Zadanie numer 3. Wysokości równoległoboku wynoszą 2,4 cm oraz 4 cm, a jego obwód jest równy 16 cm. Obliż długości boku równoległoboku oraz kosinus kąta zawartego między przekątnymi tego równoległoboku. Zadanie trzecie. Wypiszmy sobie najpierw, co mamy dane, czyli tak, wysokość, niech pierwsza wysokość ma 2,4 cm, druga wysokość ma 4 cm i obwód mamy dane, że jest równy 16 cm. Mamy policzyć długości boków, czyli tak, bok oczywiście standardowo A i B oznaczamy, czyli A przecinek B równa się pytajnik oraz kosinus pewnego kąta, który jest zawarty pomiędzy przekątnymi. Kosinus kąta zawarty pomiędzy przekątnymi, to będziemy zaznaczać za chwilkę. Najpierw zajmiemy się tą pierwszą częścią naszego zadania. Po pierwsze, z czym Tobie powinny się kojarzyć wysokości? Wysokości powinny Cię kojarzyć z polem. Czyli był wzór na pole naszego równoległoboku, to był wzór A razy H, jeden ze wzorów. No, A razy H, ale w tym wypadku to moje H mam na myśli na przykład H1, ale mogę również zapisać jako B razy H2, bo popatrz, to H1 spada na bok A, a to H2 spada na bok B. I co mi z tego wyniknie? Wynikiem jest tego tak, że jeżeli pod ja pod H1 podstawię 2,4, będę miała razy A, to jest to samo, co jak postawię pod H2 4 i będę miała B. I teraz ja na przykład z tego wyliczę jedną niewiadomą, na przykład literka A niech będzie, czyli podzielimy przez 2,4, czyli A to się równa 4B nad 2,4. Dobrze byłoby może przesunąć przecinek, czyli razy 10 zrobić, czyli A to się będzie równało 40B nad 24 i to skrócimy sobie. No może skrócimy sobie przez 8, czyli tu będziemy mieć 5, a tu będziemy mieć 3. Zatem mamy 5B nad 3, czyli taka nam wyszła zależność, że A to jest 5B nad 3. Wyszła nam zależność z pól, a był podany obwód. No to zapiszmy jeszcze wzór na obwód, to potraktujemy jako wzór, podkreślę. I wzór na obwód naszego równoległoboku to jest oczywiście 2A plus 2B. No to ciężko, żeby ten wzór był jakiś mega skomplikowany. Podstawiamy 16, to się równa 2 razy i pod A podstawiamy 5B nad 3. Dodać 2B. Czyli 16 to się równa 10b nad 3, mnożymy, dodać 2b, a może obustronnie razy 3 będzie nam to wygodniej, jak nie będzie mianownika, czyli 16 razy 3 to 48, równa się 10b, dodać i 2b razy 3 to jest 6b. Czyli 48 równa się 16b, podzielę przez 16 i mam, że b to jest 3. Skoro b jest równe 3, to jak ja teraz podstawię, będę miała 5 razy 3 nad 3, podstawię za b do naszego a, trójki się skrócą i wyjdzie mi, że a to jest równe 5. Zatem mogę już podsumować, pierwszą część zadania mam zrobioną, że moje a to jest 5 cm oczywiście, a moje b to są 3 cm. Pamiętaj o jednostkach, jeżeli w zadaniu jest podane jednostki, to trzeba napisać te jednostki. Dobrze, to teraz przechodzimy do tej części, myślę, że trudniejszej troszkę, naszego zadania, czyli pierwszą część mogę tak zaznaczyć, teraz druga część. Miałam policzyć kosinus kąta zawartego między przekątnymi tego równoległoboku, więc fajnie by było te przekątne sobie poprowadzić, więc poprowadźmy sobie jedną z przekątnych. I później drugą przekątną poprowadźmy. W szczególnych sytuacjach może tak być, że przekątne pokryje się z wysokością, ale to w szczególnych sytuacjach, tak? I mam policzyć kosinus kąta rozwartego, czyli mam policzyć kosinus tego kąta. On wygląda nam tutaj na rozwarty, więc tego kąta kosinus mam policzyć. No fajnie by to było oczywiście potraktować, jak widzisz, stwierdzenia kosinusów dla tego trójkąta, tak? Tylko, żeby zastosować stwierdzenie kosinusów, musimy policzyć długości przekątnych. Ze względu na to,
że tego nie mamy, to mamy, tego też nie mamy. Czyli pasowałoby nam policzyć długości przekątnych. No, no to pierwsze, co by się nasuwało zrobić, po pierwsze te przekątne fajnie by było, myślę, tutaj zrobić poprzez przedłużenie, czyli ja tutaj przedłużę ten bok i zrzutuję też wysokość tutaj. I teraz, jak ja tak zrobię, to oczywiście tutaj zaznaczam kąt prosty i wiedząc, że ta wysokość to było 2,4, bo to wiem, wiedząc, że B mi wyszło równe bodajże 3, ja ten kawalątek tutaj mogę policzyć, prawda? Napiszę sobie jakiegoś x-a, bo nie było. Czyli stwierdzenia Pitagorasa mogę ten kawałek x-a policzyć, żeby później policzyć całą tą przekątną, prawda? Czyli liczymy 2,4 do kwadratu, dodać x do kwadratu równa się 3 do kwadratu. 2,4 mamy 5,76, dodać x kwadrat równa się 9. Czyli x kwadrat to się będzie równało, jak tu przerzucę, to będę miała 3,24. Spierwiastkujemy, x wyjdzie 1,8. No przy użyciu kalkulatora albo w głowie może do tego dojść. Czyli mam już, wiem, że tu jest 1,8. No to skoro tak, to teraz mogę moją przekątną, którą mogę nazwać sobie, nie wiem, D1, o, niech będzie ta pierwsza przekątna, policzyć z tego dużego twierdzenia Pitagorasa. Czyli tu było a równe, to było 5, czyli 5 i 1,8 to będzie 6,8 do kwadratu. Dodać 2,4 do kwadratu równa się moje D1 do kwadratu. No tutaj już wezmę może kalkulator, żeby było szybciej. 6,8 do kwadratu to będziemy mieć 46,24, dodać 2,4 to było 5,76, równa się D1 do kwadratu. Jak do tego dodam, to mi wyjdzie, jak do tego 46,24 dołożę 5,76, to mi wyjdzie 52, że to jest moje D1 do kwadratu. Jak spierwiastkuję, zapiszę, że D1 to się równa pierwiastek z 52. 52 to jest 4 razy 13, czyli D1 to będą 2 pierwiastki z 13. Nam co prawda będzie potrzebna połówka z tego D1, no ale tak czy siak D1 się przyda, nie? No to teraz spróbujmy analogicznie policzyć naszą przekątną drugą. Naszą drugą przekątną. Tą przekątną już mamy, to teraz musimy policzyć tą przekątną tutaj, tą przekątną, więc spróbujmy sobie znowu zapisać. Ta przekątna, no to się niech nazywa D2. Teraz tak, ta wysokość to jest 2,4, no i pasowałoby nam ten kawalątek, znowu wiedzieć ile jest, czyli z kolei można by było z tej strony do tego podejść, czyli tutaj mamy 2,4, tu mamy 3, prawda? To my wiemy, że tutaj jest tak samo, bo ten trójkącik jest identyczny jak ten, czyli tu będzie 1,8. Czyli skoro tu jest 1,8, to tu będziemy mieć 3,2, żeby razem dało 5. Czyli układamy twierdzenie Pitagorasa. Kolejne, 2,4 do kwadratu, dodać 3,2 do kwadratu, a może zrobię na desach, to się równa D2 do kwadratu. No więc 2,4 to było 5,76, dodać 3,2 razy 3,2 to będzie 10,24, to się równa D2 do kwadratu. I tak się składa, że to plus to da nam po prostu 16 i to jest D do kwadratu D2. Po spierwiastkowaniu wyjdzie nam, że D2 to się równa 4. D2 wyszło nam równe 4. Nie powinno nas to dziwić, że D wyszło takie samo jak wysokość, bo tak się może zdarzyć. Popatrz, nawet mój rysunek jest prawie idealny, dlatego że to moje, ta moja wysokość tutaj u mnie na rysunku wyszła bardzo blisko D2. Może być bardzo blisko, może się pokryć. Ja tego nie wiedziałam od początku zadania, więc dlatego wyszło mi tak? No trudno. No i teraz może ja przerysuję ten trójkącik, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. To ja ten trójkącik przerysuję, dla którego zastosujemy twierdzenie kosinusów, żeby było tutaj już wszystko ładnie rozpisane. I tak, na dole w tym trójkąciku mamy ten bok A, czyli nasze 5. Tu mamy ten kąt alfa. Teraz tu mamy połowę z tej pierwszej przekątnej, czyli pierwiastek z 13, a tutaj mamy połowę z drugiej przekątnej, czyli u nas 2.
No i jeżeli masz trzy boki, a masz znaleźć, w ogóle jak masz znaleźć kosinus, to ci się powinno skojarzyć z twierdzeniem kosinusu, ale jak masz znaleźć kąt, to bardzo często wykorzystujemy twierdzenie kosinusu. Ja go napiszę a kwadrat, to się równa b kwadrat plus c kwadrat minus 2bc razy kosinus alfa. No i zastosujmy, czyli tak, 5 do kwadratu, to się równa 2 do kwadratu, dodać pierwiastek z 13 do kwadratu minus 2 razy 2 razy pierwiastek z 13 razy kosinus naszego kąta alfa. No to podnosimy 5 do kwadratu to 25, równa się 4, dodać tu będzie 13 minus 4 pierwiastki z 13 kosinus alfa. Zatem myślę, że to przerzucę, czyli będę miała 4 pierwiastki z 13 kosinus alfa. Pamiętaj, przerzucamy to całe w komplecie ze zmienionym znakiem na drugą stronę. To się równa. Tu mam 4 plus 13, czyli mam 17 i minus 25, bo to przerzucam. Czyli 4 pierwiastki z 13 kosinus alfa. To się równa. Tu będzie minus 8. Dzielimy to przez 4 pierwiastki z 13 i dochodzimy do wniosku, że kosinus alfa to się równa minus 8 nad 4 pierwiastki z 13. Oczywiście da się skrócić, to skracamy. Tu będzie 1, tu będzie 2 i jeszcze usuwamy od razu niewymierność, czyli razy pierwiastek z 13 i razy pierwiastek z 13, licznik i mianownik. Czyli wyjdzie nam ostatecznie minus 2 pierwiastki z 13 nad 13. I to jest ta druga część zadania, którą mieliśmy policzyć. Pierwsza to było wyliczyć długości boków tego równoległego boku. I tak nam były potrzebne, prawda, żeby móc dalej te twierdzenia Pitagorasa zastosować. A druga część to było wyznaczyć kosinus kąta zawartego między przekątnymi tego równoległego boku. I to nie byle jakiego kąta, tylko kąta rozwartego kosinus. Zadanie numer 4. Punkt E jest środkiem boku BC, prostokąta ABCD, w którym AB jest większe od BC. Widać na rysunku, postarałam się taki właśnie prostokąt narysować, żeby AB było większe od BC. Punkt F leży na boku CD, ja zaznaczę ten punkt F, ale nie byle jak, tylko leży tak, że kąt AEF wynosi 90 stopni. Narysowałam to przy użyciu oczywiście tutaj ekierki ładnie, ten kąt prosty, żeby był zawarty. Mamy udowodnić, że kąt BAE jest równy kątowi EAF, oczywiście jego miary. Czyli jest to zadanie na dowodzenie, czyli założeniem jest nasz rysunek, plus dodatkowo przepiszmy, co tam mamy dane, że AB jest większe od BC, to widać na rysunku, ale przepiszę. Dalej, że jest środkiem, to zaznaczmy tu x, czyli że BE jest równe EC, jest równe jakieś x u nas. Następnie, że kąt AEF, no jego miara, to tak można zapisać, wynosi 90 stopni. A my mamy udowodnić, czyli teza, że miara kąta BAE jest równa mierze kąta EAF. Czyli jeżeli ja ten kąt BAF, BAE zaznaczę sobie jako kąt alfa na rysunku, a kąt z kolei EAF, czyli EAF, zaznaczę sobie jako beta, tak? Czyli jeżeli kąt BAE zaznaczę jako alfa, a kąt EAF jako beta, to inaczej tezę mogę napisać, że mam udowodnić, że beta to jest po prostu równa alfa. Ja osobiście tak wolę zapisywać, niż na takich miarach kątów. Wolę wprowadzać alfy, bety i zapisać krótki zapis, taki jest, że alfa równa się beta. Mamy to udowodnić, wykorzystując to, co możemy powiedzieć na temat w ogóle prostokąta, prawda? I zależności w nim zachodzących. Po pierwsze tak, jeżeli tutaj wprowadziliśmy, że to jest środek x i x, to razem jest 2x, czyli po drugiej stronie zaznaczmy 2x od razu. Teraz ten bok, nie wiem ile wynosi, no to zaznaczmy sobie może y, jak już tam są x, to tu niech będą y, czyli tu będzie u góry też y, całe mam na myśli. No i spróbujmy tutaj zastanowić się nad tymi kątami. Tu oczywiście w tym trójkącie ABE mam kąt prosty. Jeżeli tu zaznaczyłam alfa, no to tutaj oczywiście będzie 90 stopni minus alfa. To z kolei w tym trójkąciku, który jest prostokątny, zaznaczyłam beta, tu jest 90 stopni, no to tu będzie 90 stopni minus beta.
No to teraz dalej idziemy ku naszemu rozumowaniu i spróbujmy zająć się wyznaczeniem tutaj jakichś zależności zachodzących w tych trójkątach. W związku z tym moglibyśmy popatrzeć tak, mamy ten trójkącik malutki tutaj, mamy ten trójkącik tutaj, moglibyśmy sobie rozpisać, bo udowodnić, że kąty są równe, to jednym słowem mogłabym też na podstawie trygonometrii, prawda? Często się dowodzi pewne rzeczy z trygonometrii. Może to wszystko, co ja tutaj zaznaczyłam, dobrze byłoby w dowodzie zapisać, czyli to, że mój bok AB jest równy bokowi DC, jest równy Y, w końcu to jest dowód. Dalej, że kąt nasz BEA to jest 90 stopni minus alfa, że kąt AFE to jest 90 stopni minus beta. Nawet gdyby to potrzebne nie było, to jednak może to się znaleźć w dowodzie, skoro już zaznaczyłam. Powiedziałam, że można to z trygonometrii byłoby spróbować zrobić, tylko pasowałoby nam zastanowić się, jaką funkcją trygonometryczną byśmy mogli przedstawić tą zależność dla alfa, dla tego trójkąta ABE, na przykład tangens, czyli tangens naszego alfa tutaj to by było x nad y. No to teraz moglibyśmy spróbować pokazać, że tangens beta będzie taki sam. Tylko żeby to pokazać, to my musimy ten bok jakoś wyznaczyć, ja nazwę może literką T na razie, ten bok, i ten bok, nazwę literką jakąś W, też spróbować wyznaczyć. Czyli ja zapiszę tylko, że tangens beta to się u nas będzie równało W do T, gdzie oczywiście W wprowadzę, to jest u mnie odcinek FE, jak widzisz FE, a T u mnie to będzie odcinek AE. Żeby nie było wątpliwości. No to spróbujmy sobie poradzić, czyli tak, te możemy policzyć stwierdzenia Pitagorasa tutaj, jak najbardziej. W niczym to nam nie przeszkadza, więc moglibyśmy stwierdzenie Pitagorasa użyć, a moglibyśmy też użyć jakiejś funkcji trygonometrycznej dla kąta alfa. Natomiast W, tak, tu mamy X, tutaj mamy całe Y, tego kawałka też nie mamy, to zapiszemy sobie, że tu jest jakieś na przykład S weźmiemy. Czyli wprowadzamy, że nasze FC to jest S i zastanówmy się znowu tutaj nad kątami, prawda? Popatrz, tu mamy 90 stopni, tu mamy 90 minus alfa, to znaczy, że ten tutaj malutki to musi być kąt alfa. Czyli ja jeszcze tu wprowadzę, że nasze FC to się równa S i co zauważyliśmy? Że kąt jeszcze CE F, to się równa, ten kąt CEF, to się równa alfa. Dlaczego? Bo od 180 stopni, tu mamy 180 stopni, odejmujemy 90 stopni i odejmujemy 90 stopni minus alfa. Czyli to nam się skasuje i po prostu nam wyjdzie alfa. Zatem, skoro tu jest alfa, to wniosek z tego, że kąt z kolei, bo tu wiadomo, że jest prosty, kąt CFE, ten CFE będzie 90 stopni minus alfa. Ten kąt. Ale już to ja może nie będę pisała, tylko chodzi o to, że teraz ja otrzymałam, że te kąty są takie same. Czyli, że te trójkąty będą podobne. Z tego wynika, że trójkąt FCE, ten malutki tutaj, jest podobny do trójkąta ABE. Do tego ABE, no bo napiszemy sobie tu w nawiasie, bo zachodzi kąt, kąt, kąt. Czyli mają takie same kąty. Skoro tak, no to spróbujmy zapisać sobie zależność na bokach. Czyli moglibyśmy tego S-a wyliczyć. Czyli tak, weźmy sobie X do Y, czyli X do Y, to się równa zgodnie z podobieństwem. Czyli tak, wzięłam ten bok, który leży przy kącie prostym 90 stopni minus alfa, to w tym trójkącie muszę oczywiście wziąć tak samo, czyli będzie to nasze S do, tu było do y, czyli przy alfa, przy prostym, przy alfa i przy prostym jest x. I teraz tu oczywiście mnożąc na krzyż mam, że ys równa się x kwadrat, dzieląc przez y mam, że s to jest x kwadrat nad y. Teraz patrząc sobie na ten trójkącik, moglibyśmy te rozpisać stwierdzenia Pitagorasa, prawda? Ale, bo te nam będzie potrzebne do tego zielonego trójkąta, ale stwierdzenia Pitagorasa mogłoby być za bardzo to rozbudowane, więc może z funkcji trygonometrycznej, może z sinusa, czyli tak, sinus alfa to będzie moje x nad t, czyli
Napisząc tu, jak tu napiszę nad 1, mam T razy sinus alfa, to się równa x, czyli T moje to będzie x nad sinus alfa. No to teraz dalej, teraz bym chciała W policzyć, tylko z małego trójkącika, ale już nie będzie jako sinus tego alfa, tylko muszę zrobić kosinus. Czyli teraz kosinus alfa, ale z tego małego trójkąta, to mam tak, że to jest x nad W. Czyli ten bok, ta przyprostokąta do przeciwprostokątnej. No to znowu, robiąc tu nad 1, mam tak, że W razy kosinus alfa równa się x. Czyli W to będzie x nad kosinus alfa. Po co mi to tej W? No bo ja zapisałam taką zależność, że w moim tym trójkącie zielonym, jak widzisz, tangens beta to jest W do T. No to spróbujmy teraz to zapisać. Tangens beta to się równa W, a moje W to jest x nad kosinus alfa do T, a moje T to jest x nad sinus alfa. To się równa. Ułamek piętrowy chce się go pozbyć, czyli x nad kosinus alfa razy sinus alfa nad x. Oczywiście, mnożąc teraz, to mi się z tym skróci i dochodzę do wniosku, że tangens beta to się równa sinus alfa nad kosinus alfa. No to tangens beta to się równa sinus nad kosinus tego samego kąta, to oczywiście z trygonometrii jest to tangens. Czyli wyszedł nam, popatrz, że nasz tangens beta jest równy tangensowi alfa. W związku z tym my widzimy na rysunku, że są to kąty oczywiście ostre, prawda? Muszą to być kąty ostre, skoro tu jest trójkąt prostokątny, to te dwa są ostre. Tu jest trójkąt prostokątny, to te dwa są ostre. Czyli muszą to być ostre, a skoro mają być ostre, to beta musi się równać alfa. Bo tylko tak się dzieje dla kątów ostrych, jak te, jeżeli alfa i beta są kątami ostrymi, to tangens bety jest równy tangensowi alfa tylko wtedy, kiedy beta będzie po prostu równe alfa, co kończy nasz dowód. No to zadanie miałam właśnie wykazać, nie? Że beta równa się alfa. To zadanie nie jest łatwe, bo można różne myśli tutaj zastosować, różne pomysły mieć. Ja akurat posługiwałam się tu głównie trygonometrią, ale też trójkątami. Pokazałam też podobieństwo, czyli w tym zadaniu dość dużo powtórzyliśmy. I trójkąty prostokątne, i trygonometria, i podobieństwo. I teraz właśnie z zależności przejść do tego, żeby wykazać, że tangens jednego kąta jest równy tangensowi drugiego, nie jest to rzecz banalna, dlatego specjalnie takie zadanie wybrałam, żeby chociaż jedno było takie, no, takie mega zadanie. Zadanie numer 5. Pole trapezu wynosi 169 cm kwadratowych. Od razu zapiszę. I teraz punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą przekątną na odcinki, których długości pozostają w stosunku 5 do 8. Oblicz pola trójkątów, na jakie podzieliły przekątne nasz trapez, zadanie piąte, czyli jednym słowem, mam policzyć pola trójkątów i zaznaczę, tu mamy, niech będzie ten jakiś punkt przecięcia S, czyli mam policzyć pole to, pole to, pole to i pole to. Mam cztery trójkąty, mam policzyć P1, P2, P3, P4, czyli pola, na jakie przekątne podzieliły ten trapez. No więc pierwsza tutaj informacja. Po pierwsze, jest taka w treści dana informacja, że nasze przekątne dzielą się na odcinki w stosunku 5 do 8. Co to oznacza? Oznacza to, że ten punkt dzieli całą przekątną na odcinki w stosunku 5 do 8. Czyli mogę zapisać, że ten kawałeczek od D do S będzie 5x, a od S do B 8x. I to zaznaczmy, od D do S to jest 5x, zatem od S do B to będzie 8x. Z kolei od S do C będzie jakieś 5y, może kolorem zapiszę, tu będzie jakieś 5y, czyli tu będzie 8y. Czyli od S do A będzie 8y, no bo tak jest po prostu podane. Co dalej nam to daje, prawda? Daje nam to to, że na pewno widzisz, że ten trójkąt, ja zapiszę ASB, jest podobny do trójkąta DSC. Tak jest zawsze w trapezie, że ten trójkącik ASB jest podobny do tego trójkąta. I teraz w jakiej skali? W skali
K równe. I teraz, żeby podać tą skalę, podobne są, przypominam dlaczego. Tu są, mają kąty takie same. Ten kąt jest taki sam z tym, bo to są kąty na przemianległe. I tak samo ten z tym też są na przemianległe. Więc ja tylko zapisałam, że są podobne, żeby było w skrócie. W jakiej skali? Bierzemy jeden bok, na przykład 8x do tego boku w tym małym trójkącie do 5x, czyli skala to jest 8 do 5. Gdybym zrobiła na odwrót ten do tego, to by była skala 5 do 8, tak jak tutaj jest podane. Nie ma to w zasadzie znaczenia. W związku z tym, jaka nas teraz czeka dalsza sytuacja? Dalsza sytuacja jest taka, że ja muszę też zapisać te podstawy. Nie? Czyli skoro tak jest, że tu mam 5x, 8x, tu mam 5y, 8y, to te podstawy też będą w takim samym stosunku. Zatem mogę zapisać, że moja podstawa AB to będzie jakieś 8t, a z kolei podstawa DC to będzie moje 5t. Korzystam z tego, że te to są trójkąty podobne, czyli wszystkie boki są w odpowiedniej skali. Zatem, gdybym chciała teraz, to muszę mogę powiedzieć, jak jedno pole ma się w stosunku do drugiego pola. Otóż, tak się składa, że skoro wzięłam najpierw ten większy trójkąt, to zapiszę nasze P3 do naszego P4, bo ja tak oznaczyłam na rysunku, czyli P3 do P4, pamiętasz jak to było w podobieństwie, pole do pola równa się K kwadrat. Czyli moje P3 do P4 to się równa i moje K to było 8 piątych do kwadratu. Zatem P3 do P4 to się równa 64 25. Czyli gdybym obustronnie pomnożyła razy P4, to miałabym zależność, że moje P3 to jest 64 25 mojego P4. Czyli jeżeli ja wyznaczyłabym P4, zapisała tą zależność P4, to wtedy bym mogła do takich wniosków dojść, że właśnie moje P3 to jest 64 25 P4 podstawić i wyszłoby mi P3, gdybym gdzieś to P4 wyznaczyła. Dobrze, na pewno trzeba będzie skorzystać z tego, że pole naszego całego trapezu to jest 169. Ale co jeszcze zauważymy? Myślę, że warto zauważyć, że te kąty tutaj, ja nazwę kąty alfa, to są takie same, nie? Są to kąty wierzchołkowe. Zatem moje pole pierwsze, ja udowodnię teraz Tobie, że P1 jest zawsze równe P2 w trapezie, przy takim układzie. Dlaczego tak jest? Bo P1, pamiętasz, był taki wzór na pole trójkąta, ja go przypomnę, 1/2 A razy B razy sinus alfa. Czyli moje P1 to mogłoby być 1/2 razy 5x razy 8y razy sinus mojego kąta alfa. A moje P2 z drugiej strony to jest, no, z tym samym wzorem, 1/2 razy 5y razy 8x razy sinus alfa. To się równa. Tutaj dwójeczka nam się skróci z ósemką, będzie 4. Tu dwójeczka nam się skróci z ósemką, tu będzie 4. I wymnóżmy. 5 razy 4 to będziemy mieć 20xy sinus alfa. I tu też jest 20xy sinus alfa. A więc z tego wnioskujemy, że P1 jest równe P2. Też wyszła fajna zależność. Wiemy już, że P1 jest równe P2, ale jeszcze czegoś potrzebujemy, bo na pewno będziemy korzystać z tego, że wszystkie te cztery pola, jak się doda, dadzą nam pole 169. Ale jeszcze musimy tutaj zapisać zależność dotyczącą, właśnie zauważyć jeszcze inną zależność, która nam pozwoli ułożyć to równanie, że jak dodamy wszystkie pola, to wyjdzie nam 169. Teraz tak, mamy te trójkąty, w których ten trójkąt ABS i SDC. Otóż, jeżeli boki są w skali 8 do 5, czy tam 5 do 8, w zależności jak patrzymy, to wysokości też tak będą właśnie wyglądały. Wysokości tych trójkątów, czyli wysokość tego małego trójkąta, no może tak napiszemy, wysokość trójkąta BCS to, i nazwę, że ta wysokość to po prostu 5H. Natomiast wysokość, bo w takim samym stosunku są, trójkąta ABS, to będzie u mnie oczywiście 8H. Bo pamiętaj, boki są w takiej samej skali, wysokości w takiej samej skali, obwody w takiej
samej skali, jedynie pola są w skali K kwadrat, co też tutaj właśnie uwzględniłam w naszym rozwiązywaniu zadania. Zatem, skoro tak, to mogę teraz wywnioskować, że wysokość trapezu mojego, popatrz, to będzie równała się tej wysokości, gdybym poprowadziła, i tej wysokości tutaj. Czyli wysokość mojego całego trapezu to będzie 5H plus 8H, czyli 13 po prostu H. Co mi to teraz daje? Że jakbym ja chciała rozpisać wzór na pole trapezu, przypomnijmy sobie, jedna druga, A plus B razy standardowa jakaś tam wysokość. To podstawiamy. 169 to się równa. Jedna druga raz. Moje A to jest 8T, moje B to jest 5T, a moje duże H to jest właśnie ta moja wysokość trapezu, czyli 13H. Popatrz, co mi teraz wyszło. 169 to się równa. Jedna druga razy. 8T i 5T to 13T razy 13H. 13 razy 13 to 169, czyli jak ja podzielę przez 169, to mi wyjdzie, że 1 to się równa 1 druga, te 13 się skasują, TH, czyli pomnożę razy 2, wyjdzie mi, że T razy H to jest 2. No, być może mi się to gdzieś sprzyda. Sprzyda mi się, bo teraz bym chciała rozpisać moje pole 4. To jest to pole 4, a tu mamy to pole 3. I spróbujmy rozpisać pole 4. Tylko to pole 4, bo resztę już pójdzie. Tylko to pole 4 rozpiszmy. Normalnie ze wzoru na pole trójkąta, czyli jedna druga razy wysokość, czyli wysokość, to jest tego małego rozpisujemy, to jest to nasze 5H razy podstawa, ta wysokość spada na tą podstawę, czyli 5T. No to pole 4 to się równa. Jedna druga razy 5 razy 5 to 25, TH. A TH to ja wyliczyłam tutaj, że TH po prostu wynosi 2. Czyli jak ja podstawię, to będę miała P4, to się równa 1 druga razy 25 razy 2. Dwójeczki mi się skrócą i dojdę do wniosku, że moje P4 to 25. Oczywiście centymetrów kwadratowych, bo takie były jednostki w zadaniu. No to tak, skoro P4 już mam, no to już pójdzie mi prosto, bo teraz policzę, że P3 to się równa 64 razy nad 25 i to razy 25. To mi się skróci, wyjdzie mi 64 centymetry kwadratowe. No i jeszcze jedna rzecz, muszę te P1 i P2, które są równe, policzyć. Czyli ja teraz mogę to podstawić i porównać do całego pola trapezu. Czyli tak, P4 to było, układam 25, dodać 64, dodać P1, dodać P2, to się równa 169. Zatem, jak tu dodamy, to będziemy mieć 89 plus P1 plus P1, to za P1, jak podstawię P2, to będę miała 2P2 równa się 169. Czyli 2P2 to się równa. Jak tu odejmę, będę miała 80, podzielę przez 2, wyjdzie mi, że P2 to jest 40, oczywiście centymetrów kwadratowych, podkreślę. A przecież P2 to jest to samo co P1, czyli teraz zapiszę, że jeszcze P1 to jest 40 centymetrów kwadratowych. I podkreślamy. Mieliśmy do wyznaczenia pola tych trójkątów, tych czterech, na jakie przekątne podzieliły nasz trapez. Wyznaczyliśmy, no troszkę nam to zajęło, pewne rzeczy zauważyć, trójkąty podobne, głównie podobieństwo. Wybrałam to zadanie ze względu na to, że młodzież problemy ma z podobieństwem, dlatego ja specjalnie to zadanie wybrałam, chcę widzieć te różne zależności, tym bardziej, że tu jeszcze jest podobieństwo, jeszcze są pola, jeszcze jest zasadzone, udowodnione, udowodniłam Ci też w międzyczasie, że P1 jest równe P2, niektórzy uczniowie od razu to piszą P1 równe P2, ale ja to chciałam już tak profesjonalnie zrobić, żeby Ci przy okazji pokazać tutaj, że faktycznie P1 jest równe P2. I dlatego to zadanie tak obszerne nam się wydaje, jego rozumowanie. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to nasze spotkanie, te pierwsze być może łatwe, krótsze, te ostatnie, jak widzisz, ten dowód, czy to zadanie piąte, już wymagało większej tutaj biegłości intelektualnej, ale dla każdego coś miłego, po prostu dla jednych niech będą zadania prostsze, dla innych niech te zadania trudniejsze też będą i niech z tych zadań trudniejszych coś wyniosą, bo wiesz jak to jest w matematyce, że w matematyce są łatwe rzeczy, są trudne rzeczy, ale w zasadzie
Wszystko, co trudne, może zrobić się łatwe, jeżeli będziesz się o to starał, jeżeli będziesz słuchał, jeżeli będziesz wykonywał moje polecenia, jeżeli będziesz się uczył i dużo ćwiczył. Tego Ci życzę właśnie, tej pokory w nauce, ale jednocześnie determinacji, dlatego że determinacja jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć sukces zarówno w nauce, tak samo potrzebna jest, żeby osiągnąć sukces w życiu. Tego serdecznie, serdecznie życzę. A tymczasem do zobaczenia na kolejnym spotkaniu ze mną.